Najpierw była to osada rycerska założona w średniowieczu, w wieku XIII, na czarnej skale, na której teraz stoi zamek. Pod spodem płynie rzeka Bystrzyca. Mieszkałem wtedy w Paryżu, naprzeciwko Louvru, w przepięknym mieszkanku, i ja od jakiegoś czasu obserwowałem sobie rynek nieruchomości zabytkowych. No i ta nieruchomość zupełnie nie przypadała mi do gustu przez jej gabaryty, ale również przez wszystkie zdjęcia, które były zamieszczone, jakby dodane do ogłoszenia. Mimo to kilka miesięcy po tej paryskiej historii miałem koncert we Wrocławiu i z tego koncertu w dzień wolny pomiędzy koncertami, bo to były dwa koncerty, przyjechałem tutaj. No od razu zakochałem się i od razu troszkę czułem przerażenia. Szukałem pałacyku nad jeziorem, nad rzeką, a okazało się, że znalazł mnie zamek. I byłem trochę przerażony tym, że decyzja już zapadła i że teraz będę musiał względem tej decyzji jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. Bajką jest Mały Książę i Alicja w Krainie Czarów, Piotruś Pan. Lubię braci Grimm, ale generalnie animacje Disneya i Mały Książę. Mały Książę w każdym języku jest w tym domu gdzieś schowany. Moje książki to jedna z moich ulubionych rzeczy, no ale nie mogę znaleźć Le Petit Prince. Pewnie jest w bibliotece na górze. Możemy tam pójść, jak chcecie. No to chodźcie. Tutaj będzie łazienka galerii, a teraz jest sypialnia jednoosobowa, w której pojawiają się przyjaciele. Ale w przyszłości będzie tutaj łazienka. To jest szereg pomieszczeń, do którego teraz idziemy. To jest amfilada. A może zmienimy kapelusz? Niestety po przeprowadzce złamałem swoją tradycję, która zawsze była moją tradycją, czyli zawsze po przeprowadzce albo w trakcie przeprowadzki ski książki są numerem jeden do przeniesienia i posegregowania. W tym przypadku, odkąd one się tu przyjechały, jeszcze nie było chwili na to. Buenos dias, dijo el principito. Buenos dias, respondió el comerciante. Era un comerciante de píldoras perfecciones que Queen la said. Niestety, 4 lata hiszpańskiego psów. To jest sala balowa. Obecnie siłownia. Obecnie jest to miejsce, w którym pakujemy. Tu są te hantle. Montmartre, te dawne dni. Te buty na przykład jeździeckie to są moje jedne z pierwszych dorosłych oficerek, a to są moje wymarzone buty inspirowane filmem Pożegnanie z Afryką, w którym Robert Redford chodził w podobnych, a ja uszyłem je u warszawskiego szewca fantastycznego Bartka. Mam na przykład z całego świata różne rodzaje przywołujących mnie do siebie zwierzątek. Ten niedźwiedź jest norweskim niedźwiedziem. Kupiłem go w Norwegii, kiedy miałem 16 lat. Jeździłem tam z ojcem na ryby. Tu jest konik z Maroko. Ten konik jest marokańskim koniem arabskim. Kupiłem go tam, ponieważ moja mama tam mieszka. To jest z Ekwadoru lew. Każde z tych zwierząt w jakiś sposób oddaje część mojego charakteru. Tam mamy... A nie, a gdzie jest żuraw? Widzicie, to jest przypał mieszkania z przyjaciółmi, ponieważ po prostu za każdym... Tu ukrywa się jelonek. Z Peru, zdaje się, jest jelonek. Bo kupiłem go zaraz po lwie. A mój żuraw jest tu.
No to oto mój żuraw z Mazur. Idziemy do ogródka. Zapraszam. Tu na przykład rosną pomidory. Jestem poproszony, żeby to powiedzieć, więc bardzo proszę. Oto moje żółte pomidory. Oto jeden czerwony pomidor wśród żółtych. A teraz przepraszam Was bardzo, ale muszę zjeść obiad z przyjaciółmi, więc dziękuję, że przyjechaliście i jest mi bardzo miło gościć Was. Zapraszam ponownie.